Ukraina, temat ukraiński, temat dotyczący wojny w Ukrainie. Net Rano Raport, Marcin Zawada, witam Państwa, ale mówić o tym, co dzieje się za naszą wschodnią granicą, nie będę tutaj ze studia ja sam, ale mamy w Ukrainie naszego człowieka. W zachodniej Ukrainie jest Marcin Wyrwach, z którym teraz już się witam. Dzień dobry, Marcinie. Ty kilka dni temu spotkałeś się i pracowałeś tak naprawdę z amerykańskimi saperami, którzy rozminowywali tereny w Ukrainie, a dodajmy, że jak twierdzą władze w Kijowie, nawet 1/3 terytorium tego kraju jest zaminowana. Marcinie, jak ciężka to dziś praca saperów, jak już mówiłem, ta grupa, z którą ty pracowałeś, to Amerykanie, tych saperów, którzy muszą rozminowywać to, no, co zostało w Ukrainie po okupacji rosyjskiej. Witam Marcinie, witam Państwa. Po mojej lewej stronie taki, można powiedzieć, zagajnik po ukraińsku, to jest posadka, czyli taka linia tutaj krzaków, ale dalej drzew, i w takie miejsca po prostu w Ukrainie się nie wchodzi. 1/3, jak powiedziałeś, Ukrainy wymaga rozminowania, ale tak naprawdę jeszcze latem pojawiły się informacje ze strony ukraińskiej, że około 300 tysięcy kilometrów, czyli połowa kraju, wymaga bądź to rozminowania, bądź sprawdzenia pod kątem min. To jest tyle, co terytorium Polski. Oczywiście wiele osób mówi, no ale jak to? Przecież wojna jest tam na wschodzie, linia frontu jest określona. No nie. Kiedy Rosjanie podejmowali swoją inwazję w lutym zeszłego roku, tutaj były minowane znacznie większe połacie kraju. Ja teraz jadę już od Kijowa w stronę Polski i muszę powiedzieć, że jeszcze 250 kilometrów za Kijowem, w naszą stronę, widziałem właśnie te tabliczki obereżno miny, czyli uwaga miny. Ten kraj naprawdę jest zaminowany i to będzie robota na dekady, dosłownie. Ja przez cztery dni spędziłem z amerykańskimi saperami, byłymi inżynierami zielonych beretów, czyli specjalistów absolutnie najwyższej klasy. No i to, co w ciągu tych 4 dni przeżyłem, sfilmowałem, no to jest historia jak z filmu. O, tutaj widzimy na przykład pocisk Uragan. Widzą Państwo, jak to jest duże? To jest akurat w obwodzie charkowskim duży pocisk wbity w ziemię, najprawdopodobniej kasetowy, czyli taki, który jeszcze w górze rozrzuca miny zwykle piechotne, zabronione konwencją ottawską. Pół biedy, jeżeli to jest nisko nad polem, więc jest zaminowane na przykład jakieś pole, żeby żołnierz wroga nie przeszedł. No wtedy przynajmniej mniej więcej wiemy, gdzie te miny się znajdują, ale jeżeli taka kaseta otworzy się znacznie wyżej, no to wiatr niesie te miny wszędzie. One mogą być w rowie, na polu, na poboczu drogi, na czyimś podwórku, a te miny są niesłychanie niebezpieczne, szczególnie teraz w okresie letnim, kiedy mamy trawę, kiedy mamy roślinność. To trudno po prostu odróżnić te miny od tego, co mamy dookoła. Ja zresztą mam tutaj, może uda mi się pokazać kawałek takiej miny. Ona już jest po eksplozji. To jest maleństwo i proszę zobaczyć. Ta zieleń naprawdę idealnie zlewa się z tym, co jest za moimi plecami. Marcinio, jeszcze jedną rzecz muszę cię zapytać o bezpieczeństwo tych saperów, którzy pracują teraz w Ukrainie, no bo w każdej chwili przecież coś może im się stać. Jak wyglądają te środki bezpieczeństwa wobec tych, którzy są na tej pierwszej linii, właśnie na polach, na tych pobocznych drogach, gdzie mogą napotkać na miny? No, ja jako dziennikarz byłem bardzo mocno kontrolowany przez ten zespół. Gdzieś tam, czy to z bocznej drogi, czy zza ich pleców filmowałem. O, proszę tutaj zobaczyć, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo. Idzie saper Ryan Hendrickson, amerykański właśnie zielony beret, a za nim bardzo ostrożnie, patrząc pod nogi, idzie jego medyk. Gdyby coś się stało, medyk natychmiast doskakuje do sapera, no bo to mogą być bardzo poważne
bardzo poważne uszkodzenia. Tu widzą państwo właśnie, jak ten saper próbuje wyjąć z ziemi jedną z min. Ona będzie przenoszona do dołu. No ale to bezpieczeństwo jest czysto umowne. Tam są różne pułapki, chociaż też mam tutaj w kieszeni, o proszę bardzo, tripwire tak zwana, czyli wbity kołek w ziemię, dużo drutu i tutaj taka zaczepka za zawleczkę granatu. Jeżeli ktoś się potknie o coś takiego, oczywiście granat, który jest ukryty gdzieś w krzakach, gdzieś na drzewie, eksploduje. A jeszcze oczywiście są ostrzały. To jest no, historia sprzed ilu dwóch dni. Sześciu saperów zostało ostrzelanych podczas, znaczy grupa większa saperów została ostrzelana podczas rozminowania Chersonia. Sześciu z nich zginęło. Jeszcze dwa dni wcześniej dwóch saperów zginęło ukraińskich. To jest bardzo niebezpieczna praca, nie tylko ze względu na to, że to wszystko jest ziemi. Są pułapki, na przykład jedna mina pod drugą jest ukrywana, czyli wyjmujemy jedną minę, a druga podłączona do niej eksploduje. Te zespoły saperskie są narażone na wiele różnych zagrożeń. Zresztą jest ich tutaj bardzo mało. Z końcem zeszłego roku strona ukraińska podała, że ukraińskich tylko zespołów, tu mamy do czynienia z Amerykanami, było 100 i to było około 1000 ludzi, czyli kropla w morzu potrzeb. No, do końca tego roku podobno ma być tych zespołów 400 i liczyć 2000 ludzi, no, ale tych ludzi trzeba wyszkolić. Oni przecież zajmują się teraz obroną własnego kraju. Marcinie, jeszcze jedna rzecz. Widzieliśmy na tych zdjęciach, które pokazujemy naszym widzom, jak jeden z tych saperów ten fragment miny albo całą minę trzymają, niesie i wkładają w taką dziurę w ziemi. Po co to robią? No tak, trzeba to gdzieś zeskładować. Akurat te miny przeciwpiechotne wkładają do wykopanej wcześniej dziury. To są sprytne bardzo urządzenia, bo taka malutka mina, która spada, tak zwane motylki, PFM-1, ona ma w środku płyn, który eksploduje, jeżeli naciśniemy na tą minę, jeżeli staniemy na nią, ona wytwarza ciśnienie, zapalnik i eksploduje. Ona nie zabija zwykle, urywa albo amputuje częściowo lub zupełnie, czy to stopę, czy to gdzieś tam nogę pod kolanem. Natomiast jeżeli już te miny zeskładuje się w dole, no to można je po prostu podpalić, można je normalnie spalić. One wtedy nie eksplodują, jak mi tutaj ci amerykańscy saperzy wyjaśnili. Marcin Wyrwał prosto z Ukrainy. Marcin Wyrwał, który kilka dni spędził z saperami amerykańskimi. Marcinie, bardzo dziękuję za twoją relację. No i do zobaczenia oczywiście jutro, ponieważ jutro ważna data w kalendarzu. Dziś zachodnia Europa i zachodni świat świętuje koniec II wojny światowej. Jutro to samo świętować będą w Moskwie i przy tej okazji w Kijowie z kolei zastanawiają się, czy jakieś zmasowane ataki będą miały miejsce. A w stolicy Ukrainy już dziś prezydent Wołodymyr Zełenski podpisał specjalny dekret. I to informacja sprzed kilkunastu minut. Dziś podpisałem stosowny dekret, informuje Zełenski. I od jutra, jutro, czyli 9 dzień maja, co roku będzie w Ukrainie świętowane jako Dzień Europy. To nasza jedność wszystkich Europejczyków, którzy zniszczyli nazizm i pokonali rusyzm. Mówi i pisze Wołodymyr Zełenski, czyli jutro nowe święto w Ukrainie i też takie święto symboliczne. Ukraina już nie obchodzi tego Dnia Zwycięstwa, który ma miejsce w Moskwie 9 dnia maja, ale będzie tego dnia obchodziła, tak jak i duża część Unii Europejskiej. Dzień Europy. Tak to się nazywa? Dokładnie tak. Dzień Europy w Ukrainie, a o tym, co dziać się będzie na froncie, jak wyglądają przygotowania do kontrofensywy, o tym jutro, przy okazji tej właśnie symbolicznej daty w Onet Rano Raport. Serdecznie z Marcinem Wyrwałem już się polecamy, a teraz wracamy do części mobilnej i do Janusza Szwertnera.